Ale kiedy wyczytano moje nazwisko, to wtedy pamiętam rzeczywiście, coś wewnątrz zadrżało. Myślę, że to była emocja nie do opisania. To było coś tak niesamowitego, że aż napiłem wszystkie możliwe mięśnie i w lewej nodze dostałem skurczu nawet, bo to było ukoronowanie 4 miesięcy przygotowań. Ale jak tu mamie powiedzieć, że wybieram się w kosmos? To było niezmiernie trudne. Odwiedziliśmy mamę razem z małżonką. Mama jak zwykle przygotowała herbatkę, jakieś ciasteczka. Była bardzo zadowolona, że najmłodszy synuś przyjechał. Ale ten synuś przyjechał z konkretną misją. Powiedzieć, że gdzieś się wybieram. No i musiałem tłumaczyć. Pierwsze moje zdanie powiedziała, ty zawsze lubisz żartować, ale mówię, to nie jest żart. I wtedy twarz, jak mówię, poszarzała. I zaczęła wspominać, jak to było. Ale w końcu dała mi to błogosławieństwo. To było bardzo ważne dla mnie. Ale kiedy się wyjrzy przez iluminator, jest to świat inny, świat bajki, pięknych, niezapomnianych widoków, kolorowej ziemi. I to jest absolutnie inny świat. A nawet jak się wpatrzysz w to ciemne, rozgwieżdżone niebo, to zadajesz sobie pytanie fundamentalne. A co tam jest? To wszyscy, nie tylko ja, ale każdy, kto jest tam, zadaje sobie takie pytanie. Na zdjęciach i na filmach nie widać, że kosmonauta się boi. On jest już objęciem odwagi. Od niego się wymaga precyzji działania. I to właśnie w deficycie czasu i w stresie. Wtedy na pewno misja zakończy się powodzeniem. Na krótki lot nie będzie potrzebny śpiwór. Nie będziemy spać. Kanapek chyba nie zjemy, ale może się przydać woreczek raczej po tych kanapkach, ale już tak na poważnie trzeba się uzbroić w dobry aparat fotograficzny, może nie jeden, może i kamerę, przygotować sobie jakiś taki własny eksperyment. Bardzo prosty. To, co na Ziemi nam się wydaje prozaiczne w kosmosie, ma absolutnie inny wyraz. No weźcie ze sobą chociaż troszeczkę wody do butelki plastikowej, tam ją wyciśniecie. I ona się utworzy w tej nieważkości jako idealna kula. Tam można jeszcze sztuczną rybkę wpuścić albo pipetką troszeczkę farby atramentu i zobaczycie, jaka to wielka tajemnica w tej kropli wody. Jaka ona jest inna, jaka piękna. Wpatrywać się w nią będziecie naprawdę długo, tak jak ja wpatrywałem się w ziemię i nigdy nie miałem tego widoku dosyć.